Przez te 20 lat reformy samorządowej i rozwoju samorządu lokalnego mieliśmy okazję zobaczyć, jak rozwija się poszczególne miasto. Każde miasto, takie nawet jak nasz Lubin. Pierwszy raz, 8 lat temu, mieliśmy okazję w bezpośrednich wyborach wybrać prezydenta. Był nim pan Robert Raczyński. 8 lat temu Lubin miał delikatne problemy związane i z budżetem oraz z rozwojem. Jednak 8 lat temu ten człowiek rozpoczął rozwój naszego miasta, zrównoważył budżet i rozpoczął inwestycje. 4 lata temu wyborcy nagrodzili go za jego pracę i wybrali go ponownie, już w pierwszej turze. Wtedy jego komitet i lista zyskała największą ilość mandatów i w Radzie Miejskiej, i w Radzie Powiatu. Jednak stało się coś przedziwnego. Zawiązała się dosyć szczególna, a niespotykana w stolicy tego kraju koalicja. Koalicja pomiędzy PiS, PO, SLD oraz teraz Lubin. Koalicja, która miała cel jeden. Przeszkadzać i utrudniać pracę. To przeszkadzanie i to utrudnianie zakończyło się nawet referendum w sprawie odwołania pana Roberta Raczyńskiego. Jednak jak wszyscy wiemy tutaj, skończyło się ono niepowodzeniem. Jednak tylko niecałe 2,5% mieszkańców wzięło udział w głosowaniu w tym referendum. Jednak to nie jest jedynie w naszym mieście przykład, w jaki sposób partie próbują przeszkadzać w rządzeniu naszymi miastami. O tym, jak wygląda praca samorządowców oraz jak wygląda współpraca z przedstawicielami partii, zapraszam Państwa do obejrzenia filmu. Polska dostała historyczną szansę rozwoju. Po upadku komunizmu narodziły się samorządy. I jak nigdy wcześniej w rękach ludzi, wyborców, pojawiła się szansa, by móc decydować, jak ma się rozwijać Polska w ich najbliższym otoczeniu. Wystarczy przypomnieć sobie, w jakim stanie były wsie i miasta, jak wyglądała szara i zdewastowana infrastruktura, by móc ocenić, ile samorządowcom udało się zrobić tego, czego nie udało się w gospodarce centralnie sterowanej. W każdym polskim mieście stały szare blokowiska straszące swoim wyglądem. Zaniedbane szkoły i przedszkola bez zaplecza i wyposażenia zniechęcały dzieci do nauki. Przepiękne, zabytkowe starówki dolnośląskich miast szpeciły odrwane kamienice lub wybudowane w ich miejsce niepasujące toporne bloki. Zniszczone obiekty sportowe, połamane ławki na trybunach, upadające kluby sportowe to spadek po poprzednim systemie. Dziurawe drogi, upadające zakłady pracy i brak perspektyw na przyszłość to syndrom minionej Polski. Można zmienić. Zacznijmy od Ząbkowic Śląskich. Odrestaurowana i na zewnątrz, i wewnątrz Krzynowierze, nasz najważniejszy, najpiękniejszy zabytek, symbol Ząbkowic Śląskich. Poza tym, nowa ulica, nawierzchnia jej, oświetlenie i wszystko to, co jest pod jej nawierzchnią, więc rury wodociągowe i kanalizacyjne. Ta ulica prowadzi do centrum naszego miasta, również jeśli chodzi o rynek, o ratusz i o inne ważne miejsca. To jest miejsce, w którym przychodzą codziennie setki ludzi. Zobaczmy, co w Bolesławcu. Bolesławiec to miasto ceramiki. W Bolesławcu wybudowaliśmy jedyne w tej części Europy Międzynarodowe Centrum Ceramiki. Ponad 30 milionów złotych, z czego około 80% to są środki zewnętrzne. To jest jednocześnie ośrodek kultury, centrum kongresowe i jednocześnie pracownie dla artystów, ale też dla dzieci i młodzieży. Tu się mogą odbywać plenery, mogą odbywać się kongresy ceramiczne. Wszystko to jest skonstruowane bardzo nowocześnie i myślę, że pożyje własnym życiem przez wiele, wiele lat. Świdnica wraca do historii. Odbudowa wieży w środku miasta, duma mieszkańców, dług historyczny do spłacenia. Są to argumenty, które sprawiły, że inwestycja ruszyła, budząc ogromne zainteresowanie i mieszkańców, i turystów. Równolegle budujemy drogi, dbamy o oświatę, dbamy o infrastrukturę związaną z kanalizacją. Tych zaangażowań jak zwykle jest bardzo dużo. Ale to miejsce, środek miasta, jest takim szczególnym miejscem, ukochanym przez Świdniczan i na pewno będą wszyscy bardzo zadowoleni, wręcz dumni, zapraszając gości, turystów, pokazując piękny rynek. Jeleniogórskie szkoły zmieniły się na lepsze. Od kilku lat w Jeleniogórze realizuje program termomodernizacji, program zmiany wizerunku jeleniogórskich szkół, bo termomodernizacja to nie tylko efekt estetyczny, to nade wszystko efekt ekonomiczny. Już większość szkół jeleniogórskich wygląda tak właśnie jak ta, która jest
za moimi plecami. Szkoły ponadto są doposażane systematycznie w obiekty infrastruktury sportowej. Są to wielofunkcyjne boiska. Plany nasze dotyczą nie tylko szkół, ale także i przedszkoli, wielu jeszcze innych obiektów. Zmieniamy miasto na lepsze. Pierwsza decyzja o budowie obwodnicy dla Lubina zapada w roku 1970. A dzisiaj mamy rok 2010. Lubin czekał 40 lat na obwodnicę, aż musiał z własnych pieniędzy po taką decyzję podjąć i rozpocząć budowę obwodnicy, która tak naprawdę daje szansę życia mieszkańcom. Aż mogło pomyśleć, jak będzie wyglądała Polska za następne 20 lat, gdy samorządy będą znaczącą siłą jej rozwoju. Dzisiaj nasza ojczyzna dzieli się na dwie strefy. Pierwsza to samorządowa, ta, którą właśnie widzieliśmy reprezentowana przez wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, którzy sprawują pieczę nad rozwojem swoich regionów i miejscowości. A druga to część partyjna, centralnie zarządzana, w której partie polityczne i prominentni działacze sprawują absolutną władzę. Jak widać, to właśnie ta partyjna strefa zmarnowała swoje 20 lat.